Dzień dobry, witam w warsztacie dłuta.pl. To jest trzeci film z cyklu Ostrzenie narzędzi ręcznych. W poprzednich odcinkach omawiałam podstawowe informacje na temat ostrzenia. Mówiłam również, jakie osełki wybrać i jakie możecie kupić u nas w sklepie. Natomiast w tym odcinku opowiem Wam o akcesoriach do ostrzenia, czyli co poza osełkami będzie Wam potrzebne. Omówię zatem prowadniki do ostrzenia, akcesoria do regeneracji kamieni oraz bazy do tych kamieni, a także pozostałe akcesoria, które mogą być przydatne na stanowisku do ostrzenia. Zapraszam zatem na film. Zacznijmy więc od akcesoriów do regeneracji, ponieważ są one niezbędne, jeśli używamy osełek. Znaczy nie wszystkich, bo jeżeli używamy osełek diamentowych, to tak naprawdę te osełki same służą bardziej do regeneracji niż same nie wymagają tej regeneracji. Natomiast wszystkie pozostałe osełki tej regeneracji wymagać będą. Dlaczego? Dlatego, że zużywają się nierównomiernie. Jeśli na nich ostrzymy, to zawsze, nawet jeżeli używamy bardzo szerokich narzędzi, będziemy starać się równomiernie prowadzić ostrze po osełce, to i tak w pewnym momencie powstaną na nim wybrzuszenia. Mniejsze, jeżeli będzie to taki szeroki nóż, natomiast jeśli będzie to dłuto profilowe, rzeźbiarskie, to na pewno te wybrzuszenia i te pewne tutaj nierówności powstaną zdecydowanie szybciej. Kamienie wymagają regeneracji tak naprawdę prawie co każde użycie, to znaczy nie wszystkie, większość. Kamienie syntetyczne japońskie szczególnie tutaj często należy regenerować, bo one są agresywne, one szybko odkrywają nowe nawziarna. Natomiast z drugiej strony niestety wypłukują się nierównomiernie i w tym momencie wymagają regeneracji prawie za każdym razem, kiedy po nie sięgniemy. Kamienie szapton mają już inną strukturę, tutaj ta regeneracja nie będzie tak częsta, natomiast te olejowe kamienie, a szczególnie Arkansas, taki bardzo twardy kamień, ta regeneracja to już zdecydowanie rzadziej jest wymagana. I tak, wiemy już, co należy regenerować i jak często, natomiast teraz opowiem, co mamy do wyboru. Do wyboru mamy przede wszystkim takie najbardziej popularne rozwiązanie, czyli kratkę do regeneracji. Niektórzy próbują na papierze ściernym, to oczywiście też jest jakaś metoda, natomiast ten papier ścierny jest dosyć karkołomny, on bardzo szybko się zużywa. Kratka jest zdecydowanie trwalsza, ale również w porównaniu z innymi rozwiązaniami, będziemy musieli ją zdecydowanie częściej wymieniać. Kratka jest uniwersalna, bo może służyć nam do regeneracji prawie wszystkich rodzajów kamieni, oprócz tych najbardziej miałkich, twardych, czyli Arkansasa na pewno już nie będziemy regenerować na tej kratce, jak również tych bardziej takich już miałkich, powyżej 8000, powyżej 6000, to już jest jednak granulacja, która wymaga innych metod. I taka kratka, należy ją położyć przede wszystkim na bardzo płaskiej powierzchni i na sucho, na mokro, bądź też z olejem może być używana. Kratka fajna, ale często niestety często się zużywa i wymaga zastąpienia ją nową. Kolejna metoda to użycie osełek, czyli używamy osełek do regeneracji osełek, tak. I te gruboziarniste do tych bardziej miałkich i tak na przykład granulacja 200 będzie nadawała się do regeneracji kamieni około 2000, czyli takie 10 razy więcej. Wtedy pocieramy o siebie dwie osełki, ale tak naprawdę zanim zaczniemy, to wiemy już, że ta osełka załóżmy wymaga regeneracji, ale ta, żebyśmy mogli nią regenerować, musi być idealnie gładka. Ona już musi być zregenerowana, czyli tak naprawdę trochę błędne koło, bo byśmy musieli do tej kratki, do tej osełki zastosować bądź też kratkę, bądź płytę diamentową, żebyśmy wiedzieli, że jest ona tak wyrównana, że może służyć do regeneracji innych kamieni, więc jest tu zdecydowanie duże ograniczenie. Następne rozwiązanie to bloki ceramiczne. Bloki zużywają się zdecydowanie wolniej niż osełki, bo są z innego materiału troszkę i one będą służyć nam bardzo długo, ale też gdzieś tam kiedyś tej regeneracji będą wymagały i wtedy im pomogą już tylko kamienie czy bardziej płyty diamentowe do regeneracji, bo w żaden inny sposób się ich zregenerować nie da. Takie bloki służą tylko i wyłącznie do regeneracji kamieni wodnych, najlepiej właśnie syntetycznych. Wtedy fajnie współpracują z tego typu osełkami. No i też ważne, że
należy zwrócić uwagę, do jakich granulacji są one przeznaczone, to też jest w opisach często wyszczególnione, ponieważ mają swoje ziarnistości i też jakby jest pewien zakres, że na przykład są przeznaczone do kamieni miałkich albo do kamieni gruboziarnistych, na to też należy zwrócić uwagę. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest płyta diamentowa. To jest akurat płyta 120 DMT. Firma Shapton również robi takie płyty, znaczy jedną akurat. DMT ma w swojej ofercie dwie płyty. To są specjalne płyty do pracy z kamieniem. To nie są osełki. Dlatego one mają zdecydowanie jakby inną odporność. To jest osełka, która ma specjalną powłokę hardcoat właśnie po to, żeby bardzo długo mogła pracować z bardzo twardymi, nawet ceramicznymi właśnie blokami. Dzięki temu ta płyta będzie tak naprawdę niezniszczalna. Ta płyta jest zawsze idealnie płaska. To jest jej kolejny atut. Natomiast dodatkowo jest bardzo szybka. Ona będzie najszybciej pracowała z tych wszystkich tutaj metod i może pracować zarówno z kamieniami wodnymi, olejowymi, tak naprawdę bez ograniczeń. Płyta 160 DMT jest troszeczkę bardziej miałka, przez co zalecana do takich bardzo twardych i bardzo miałkich kamieni typu na przykład Arkansas, bo wtedy zostawi powierzchnię zdecydowanie taką bardziej gładką. Ale już na tej płycie możemy regenerować wszystkie kamienie. To będzie najbardziej optymalne rozwiązanie. No i teraz, jak właśnie taką osełkę zregenerować? Przede wszystkim będzie potrzebne dużo wody i dużo bałaganu. Najlepiej robić to pod bieżącą wodą. Warto też tutaj może zaznaczyć, że te olejowe, bo już o tym wspominałam, ale jeszcze podkreślę, olejowe osełki tego typu zawsze jakby regenerujemy z olejem. Natomiast wodne wymagają dużo wody. Ja nie mam wody bieżącej w warsztacie, więc pokażę Wam to w ten sposób, ale najlepiej pocierać tą płytę i osełkę pod wodą bieżącą. Tak zalecają producenci. No i teraz mamy tutaj osełkę, która już się moczyła. Na jej powierzchni robimy sobie ołówkiem taką kratkę. Ona pozwoli nam jakby śledzić na bieżąco, na jakim etapie regeneracji jesteśmy. No i teraz wystarczy, że zaczniemy pocierać. Ważne, żeby stosować taki docisk jednolity, nie dociskać po krawędzi, raczej na środku. Można też odwrócić tę osełkę. I już widzimy, że była po środku bardziej zużyta niż na krawędziach. Wystarczy kilka razy potrzeć. Możemy sobie, o już prawie, jeszcze tutaj dodać wody. Będzie wtedy to bardziej efektywne. I może jeszcze troszkę, bo po samych już krawędziach widać tylko zostało nam i tak naprawdę osełka już jest zregenerowana. Żeby sprawdzić taką osełkę, teraz to tak naprawdę już nie będzie tego widać, ale wcześniej, zanim zaczniemy regenerować, warto sobie sprawdzić, czy tak naprawdę jest co regenerować. Wtedy przekładamy liniał, no tutaj nie ma żadnego prześwitu, więc po prostu osełka jest idealnie zregenerowana i bardzo, bardzo płaska. Natomiast jeszcze musimy zadbać o naszą płytę, która po takiej regeneracji też wymaga czyszczenia. Można do tego użyć na przykład jakiejś takiej szczotki do rąk. Wtedy pozbędziemy się tych pozostałości tutaj. No i tak jak wspominałam, robi się dużo bałaganu. Tą płytę trzeba osuszyć. To jest bardzo ważne, żeby ta płyta zawsze była sucha, bo no też może grozić jej jakaś taka korozja. Dlatego wycieramy ją. No i nasza regeneracja zakończona. Ważne, żeby tą regenerację przeprowadzać tak często, jak się da, bo tylko taki płaski kamień jest nam w stanie zagwarantować, że nasze ostrze też będzie idealnie ostre. Porozmawiajmy teraz o bazach.
To jest bardzo ważny temat i bardzo ważny element naszego zestawu do ostrzenia, ponieważ tutaj w grę wchodzi bezpieczeństwo. Ostrzenie jest dość niebezpiecznym zajęciem. Umówmy się, że jeżeli nie dołożymy wszelkich starań, żeby zabezpieczyć te nasze kamienie przed przemieszczaniem się na stole, możemy narazić się niepotrzebnie na skaleczenie czy też jakiś poważniejszy nawet wypadek. Dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o to, żeby kamień został unieruchomiony. Tutaj mamy do wyboru kilka, jak zwykle, możliwości. Otóż możemy kupić już kamień z bazą. Niektóre kamienie, tak jak tutaj firmy Cerax, mają takie specjalne pudełka, które nie dosyć, że chronią właśnie ten kamień przed uszkodzeniem, jak również doskonale stabilizują go podczas pracy. Tu jest troszeczkę inne rozwiązanie, bo to jest kamień dwustronny. Ta rynienka również może nam służyć do moczenia kamienia, czyli z jednej strony kamień się moczy, a my ostrzymy po drugiej stronie i tak naprawdę cały czas mamy mokry, odpowiednio nasączony kamień. Inne rozwiązanie proponuje firma DMT. Tutaj w wersji DiaSharp mamy antypoślizgowe nóżki, które zostają doklejone do spodniej warstwy tej płytki i doskonale właśnie stabilizują ten kamień. A w tej wersji mamy taką antypoślizgową bazę z nóżkami gumowymi i jeszcze dodatkowo takie pudełko, które również zabezpiecza powierzchnię tego kamienia. A co jeżeli producent nie zadbał o to, albo specjalnie czy nieświadomie, że mamy takie rozwiązanie, kupiliśmy taką najzwyklejszą osełkę? Tutaj mamy kilka rozwiązań, kilka uniwersalnych, a później dedykowane do poszczególnych serii kamieni. Uniwersalną mamy taką podkładkę antypoślizgową. To jest podkładka firmy DMT. Ważne, żeby zadbać o to, aby była czysta i pozbawiona różnych tutaj pruszy, ponieważ jeżeli będzie zakurzona, może stracić tą antypoślizgową taką funkcję. Innym rozwiązaniem jest taka uniwersalna gumowa baza. Ta baza dostosowuje się do naszego kamienia i też doskonale go stabilizuje. Kolejne rozwiązanie uniwersalne to jest tego typu baza. Ją dokręcamy, czyli jeszcze bardziej nasz kamień osadzamy w niej. Dodatkowo po środku mamy taką podstawkę, dodatkowy element, który chroni ten kamień przed pęknięciem, ponieważ w trakcie pracy będziemy zużywać ten kamień, on będzie coraz cieńszy. Dlatego tak ważne jest, aby podeprzeć go po środku, żeby po prostu podczas ostrzenia nie pękł. To są rozwiązania uniwersalne. Teraz mamy bazy dedykowane. Tutaj firma DMT na potrzeby serii Duo Sharp stworzyła tego typu bazę. Osełka sama w sobie jest bardzo lekka. Również ta baza jest bardzo lekka. Ona ma tutaj takie gumowe nóżki. Dodatkowo ma jeszcze taki uchwyt, czyli możemy tak naprawdę tą osełkę wykorzystać chociażby do ostrzenia siekiery, czyli trzymać ją w ten sposób czy przenosić. Osadzamy tę osełkę, blokujemy i osełka zostaje unieruchomiona. Ponieważ seria Duo Sharp ma osełki w dwóch wymiarach, ona oczywiście jest dostosowana do tej większej również. Możemy również ją wykorzystać do tych małych osełek DiaSharp i w tym momencie też ostrzyć na tej serii kamieni. Kolejną firmą, którą omówię, jest Shapton. Firma Shapton ma kamienie klejone na szkle. One w pewnym momencie jakby są dosyć cienkie i w pewnym momencie jakby też dochodzą już do swojej granicy i stają się zdecydowanie cieńsze. Chociaż szkło tak naprawdę mocno je stabilizuje. Niemniej jednak warto również w tym przypadku zadbać o to, aby stabilnie osadzić je na podłożu. Ta baza, oprócz tego, że jest bazą, jest również schowkiem na kamienie. Tutaj możemy zmieścić aż 3 osełki i w ten sposób je przechowywać. Ta baza jest ciężką
gumową taką i szklaną bazą, ona jeszcze lepiej stabilizuje nasz kamień. Więc tutaj tak naprawdę nie ma prawa już nic się przesunąć. Ona już samym swoim ciężarem tak naprawdę osadza ten kamień na podłożu. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, które też możemy wziąć pod uwagę, a mianowicie tego typu gumowa mata firmy Tormek. To jest taka ciężka guma, taka podkładka, która doskonale sprawdza się zarówno jako właśnie taka podkładka do kamieni. Możemy też tutaj unieruchomić kamień, nawet mokry. Jeśli osadzimy tutaj mokry kamień, to on też zostanie unieruchomiony. Dodatkowo to, że jest w ten sposób skonstruowane, że mamy tutaj taką rynienkę, chroni to nasz stół czy miejsce, w którym ostrzymy, przed zabrudzeniem. Więc tak naprawdę nawet jeżeli mamy tego typu bazy, również możemy je stabilizować czy ostrzyć na tego typu gumowej podkładce. Jeżeli chodzi o bazy, to już chyba wszystko. Teraz przejdziemy do kolejnej części, czyli prowadników do ostrzenia. Prowadniki. Do czego służą i tak naprawdę kto z nich może skorzystać? No skorzystać mogą stolarze, bo rzeźbiarze no niestety nie. W przypadku dłut profilowych, rzeźbiarskich, czy też takich noży snycerskich, no tutaj musimy nauczyć się ostrzyć z ręki i my przychodzimy Wam z pomocą, bo możecie znaleźć u nas na playliście ostrzenie filmiki instruktażowe, jak właśnie takie narzędzia ostrzyć. No chyba, że macie system do ostrzenia Tormek, tam można wybrać odpowiednie przystawki. Natomiast w ostrzeniu ręcznym musimy polegać już na własnych umiejętnościach. Ale już narzędzia typu dłuta stolarskie, płaskie, skośne czy też gniazdowe, no i oczywiście noże strugów, tutaj w tym przypadku możemy doskonale wykorzystać właśnie potencjał prowadników. Te prowadniki pozwolą nam zachować odpowiednią precyzję ostrzenia, ponieważ jeżeli już zamocujemy to narzędzie w prowadniku, to tak naprawdę ten kąt pozostaje bez zmian. Ostrzymy zawsze pod tym samym. W przypadku ostrzenia z ręki, no szczególnie na początku, kiedy nie mamy odpowiednich umiejętności, ten kąt może lekko się zmieniać, dlatego będziemy ostrzyć dłużej. To ostrze nie będzie tak precyzyjnie przygotowane do pracy, jakbyśmy mogli to właśnie zrobić z prowadnikiem. Z drugiej strony, taka precyzja i takie ustawienia stałe powodują, że mamy powtarzalność tego procesu. Jeżeli już wiemy, że pod tym kątem to narzędzie najlepiej skrawa, to tak naprawdę bardzo łatwo będzie nam to powtórzyć. A takie powtarzanie powoduje, że zużywamy mniej materiału, to znaczy usuwamy mniej, dzięki czemu no, cieszymy się dłużej naszym narzędziem, bo ono jakby traci mniej tej stali. Co więcej, no też oszczędzamy na czasie, bo jeżeli już umiemy to szybko i sprawnie tak, ten prowadnik obsługiwać, to tak naprawdę to jest chwila, żeby znaleźć odpowiedni kąt i rozpocząć ostrzenie. I teraz jakie mamy możliwości? Możliwości mamy różne, od tych najprostszych do tych już bardziej skomplikowanych. W przypadku tych najprostszych ten ma takie zupełnie już podstawowe parametry, to znaczy daje nam możliwość zablokowania ostrza, natomiast już pozostałe rzeczy musimy znaleźć sami. To znaczy musimy znaleźć odpowiedni kąt ostrzenia i to znajdujemy patrząc z boku i tak naprawdę widząc, czy ten kąt zgadza się i opiera się całkowicie na naszej osełce, ale jeszcze musimy znaleźć tutaj w odpowiedni sposób tą oś. I tu mamy takie dodatkowe nacięcia, które nam pomagają to zrobić. No ale musimy w dużej mierze bazować na własnych umiejętnościach. Dokręcamy równomiernie i możemy rozpocząć ostrzenie. Tak, ten prowadnik już jest gotowy do pracy. To jest, tak jak powiedziałam, najbardziej takie podstawowe, niskobudżetowe rozwiązanie. Ten drugi prowadnik, też taki bardziej prosty i niskobudżetowy, jest produkowany w Japonii. On daje nam możliwość ostrzenia i dłut płaskich, no tak jak zresztą wszystkie, i dłut płaskich i noży, tylko że ustawiamy je w innej szczelinie. Dłuto będziemy ustawiać w tym miejscu. I też tak jak wcześniej musimy znaleźć odpowiedni kąt. Niemniej jednak już sam prowadnik samocentrujący spowoduje, że dłuto jest w odpowiedniej osi. I też możemy już rozpocząć ostrzenie. Natomiast nóż struga zamontujemy tutaj.
parametry tych wszystkich noży, czyli jakie mogą być grube, jakie mogą być szerokie, maksymalne, minimalne, znajdziecie w danych technicznych, w opisach tych poszczególnych prowadników. Możecie je również ze sobą porównać w łatwy sposób, właśnie wrzucając do porównywarki. I tam dowiecie się, jakie możliwości każdy z prowadników daje. Co więcej, też są informacje, jakie osełki do nich dobrać, ponieważ no to też w przypadku niektórych ma duże znaczenie. Znaczy generalnie im większa osełka do ostrzenia właśnie z prowadnikiem, tym będzie nam wygodniej. Tak jak wcześniej, ten kąt musimy znaleźć sami, ale to też jest zaledwie chwila i już możemy zacząć ostrzenie. Tutaj mamy prowadnik, który w jakiś sposób przypomina ten wcześniejszy. Niemniej jednak to już jest zupełnie inna klasa. To jest prowadnik amerykańskiej firmy Lee Nielsen, no, zdecydowanego lidera w zakresie produkcji szczególnie strugów, ale również dłut płaskich. Ta firma postawiła również na bardzo proste rozwiązanie, ale zrobiła to no, zupełnie na innym poziomie jakości niż te wcześniejsze prowadniki. Tutaj mamy prowadnik, gdzie też musimy sami znaleźć tą odległość. Jest samocentrujący, ale odległość znajdujemy sami, chyba że wykonamy sobie taki pomocnik. To jest taki patent właśnie firmy Lee Nielsen. Bardzo prosty kawałek deski, do której dokręcamy sobie na pewnych odległościach takie listewki. Tak jak wspomniałam, jest na to patent, jest na to plan wręcz, który znajdziecie u nas podpięty pod ten prowadnik jako załącznik. W PDF-ie możecie znaleźć dokładne parametry, odległości, jak to wykonać. To jest zaledwie chwila, żeby każdy, kto ma warsztat stolarski, coś takiego wykonał. I tutaj właśnie ta odległość tych listewek, to jest odległość, która nam definiuje kąt, z jakim ostrzymy. Jeśli chcemy 25 stopni, proszę, dokładamy, dokręcamy i możemy ostrzyć pod kątem 25 stopni. Jest to szybkie, łatwe, no i prozaicznie tak naprawdę no łatwe i przyjemne, tak? Nie trzeba się bawić w żadne skomplikowane przeliczenia. Firma Lee Nielsen, tak jak wspomniałam, jest autorytetem i liderem w produkcji strugów, a autorytetem w zakresie ostrzenia tych narzędzi, tych ostrzy. Dlatego dla wielu to rozwiązanie, takie właśnie proste, szybkie i przyjemne, jest najlepsze i wybierają ten prowadnik właśnie z tego względu, że nie trzeba się bawić żadne przeliczenia skomplikowane. No, oni postawili na właśnie prostotę i taką łatwość obsługi. Ten prowadnik ma również kilka innych możliwości, a mianowicie wymieniając te szczęki możemy go dostosować do ostrzenia takich krótkich ostrzy, wąskich dłut, jak również dłut gniazdowych. Te informacje znajdziecie w opisie tego prowadnika, co właśnie możemy do niego dokupić w podstawowej wersji dłuta płaskie i noże strugów. Co nam daje kolejny prowadnik, to znaczy to już nie jest prowadnik, to już jest cała seria prowadników. To jest system firmy Veritas, chyba najpopularniejszy, no nie chyba, na pewno najpopularniejszy taki system do ostrzenia ręcznego na świecie. Kanadyjska firma, również producent doskonałych strugów, skonstruował taki system. On jest zupełnie inną historią niż te poprzednie. Tutaj tak naprawdę wszystko robi się samo. Robi się samo pod warunkiem, że już się tego nauczymy. Ja na ten temat przygotowałam oddzielny film, do którego odsyłam, jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, a przede wszystkim dowiedzieć, w jakich kombinacjach możecie kupić te prowadniki, bo one występują jako zestaw, jako oddzielne nakładki. To wyjaśniam w oddzielnym filmie. Teraz powiem o takiej najbardziej podstawowej informacji. Tutaj też ostrzymy dłuta płaskie i noże strugów. Ostrzymy, ale już kąt nie jest wybierany przez przypadek, czy gdzieś tam na deseczce. Tutaj wykorzystujemy taką dodatkową nakładkę, którą nasuwamy na nasz prowadnik. Z drugiej strony akurat. Nasuwamy i odległość ustawiamy tym pokrętłem. Tu wybieramy odpowiedni kąt, załóżmy 20 stopni. Blokujemy. I z drugiej strony do tego dosuwamy ostrze.
Tu też jest ważne, żeby te okrętła dokręcić z jednakową siłą. Musimy jednak też zwrócić uwagę na te oznaczenia, ponieważ one mówią nam o tym, w jaki sposób jest ustawiony nóż względem osi, czy jest on po środku. Te przeliczenia znajdziecie w instrukcji, no ale też nie jest to wcale skomplikowane, jak już mniej więcej wyczujemy ten prowadnik, to robi się to po prostu w moment. I możemy rozpoczynać ostrzenie. Tak wygląda ostrzenie dłuta, ostrzenie noża do strugów. Ostrzenie dłut wąskich tutaj następuje nie poprzez wymianę szczęg, jak w przypadku linii Nielsena, ale przez taką dodatkową nakładkę i ta nakładka już powoduje, że prowadnik jest samocentrujący, czyli ułatwia nam już w tej kwestii, nie musimy nic przeliczać. Jeszcze dodatkowa nakładka tutaj, takie jakby taki dystanser, spowoduje, że ta część się uniesie i możemy w tym momencie ostrzyć bardzo grube dłuta, czyli gniazdowe. Jest również nakładka dodatkowa, czyli taki, taki dodatkowy przyrząd, do, który ułatwia ostrzenie dłut skośnych. Jest jeszcze taka dodatkowa rolka. Ta rolka jest w formie takiego, takiej beczki. I co to nam daje? Ona jest również zamontowana tutaj. Ona nam daje możliwość podniesienia krawędzi tego noża. Po co to robimy? Otóż w gładzikach, kiedy zależy nam bardzo na tym, żeby powierzchnia była idealnie gładka, no często się właśnie podnosi te, te narożniki po to, żeby nie kaleczyły, nie zostawiały śladów na materiale. Dzięki temu mamy zawsze idealnie płaskie i idealnie wypracowane powierzchnie drewna, a właśnie osiągamy to w ten sposób, że kołysząc lekko, podnosząc te krawędzie, możemy je leciutko podnieść. W przypadku tego prowadnika uzyskujemy to za pomocą takiej beczkowatej właśnie rolki. W przypadku tego prowadnika tak naprawdę już ta wąska rolka umożliwia nam lekkie wyprowadzenie tego, przechylając po prostu ostrze w jedną i w drugą stronę. Tak jak wspomniałam, firma Veritas daje nam jakby więcej ustawień, więcej możliwości precyzyjnego ustawienia tych kątów i odległości. Dodatkowo jeszcze ten system daje nam możliwość wykonania mikrofazy. Automatycznie tutaj zmieniając sobie z tego ustawienia na ustawienie niższe, możemy zmienić kąt, skorygować go około 1-2 stopnie, dzięki czemu od razu z automatu mamy możliwość wykonania właśnie tej mikrofazy na krawędzi. Natomiast jest do tego potrzebna instrukcja, no, która jest akurat przez nas została przetłumaczona na język polski, odsyłam do niej. Ona pomoże Wam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystać wszystkie jakby parametry i wszystkie możliwości, które daje ten system. I to pokrótce jakby te najbardziej popularne rozwiązania, które mamy w naszym sklepie. Tak jak widzicie, do każdego tematu można podejść na różne sposoby, również te ostrzenia, a już Wy musicie sami zdecydować, które z tych rozwiązań będzie dla Was najbardziej korzystne i tak naprawdę najbardziej przyjazne do wprowadzenia w życie, tak żebyście mogli ostrzyć łatwo, szybko i przyjemnie i żebyście nie unikali tego, bo to właśnie częste ostrzenie powoduje, że mamy te narzędzia nasze zawsze sprawne i gotowe do pracy. A oto pozostałe akcesoria, które mogą znaleźć zastosowanie na stanowisku do ostrzenia. Zanim rozpoczniemy ostrzenie, powinniśmy przygotować ostrze. Dlaczego? No bo niekiedy będzie brudne, niekiedy będzie zalepione żywicą. Tak się dzieje w przypadku dłut na przykład ciesielskich, które gdzieś w plenerze używamy, czy pił, czy narzędzi ogrodniczych, no bo i takie będziemy ostrzyć. Siekier. Te wszystkie narzędzia mogą być mocno zabrudzone, zalepione żywicą i wtedy z pomocą przychodzą nam takie oleje do usuwania żywicy, które po kilku chwilach, po kilku minutach fantastycznie rozpuszczają i ściereczką przemywamy i tak naprawdę już ostrze jest zupełnie czyste i pozbawione tej lepkiej warstwy. A kolejne akcesoria to takie gumki. Te gumki, no może nie do końca do żywicy, ale do pozostałych zabrudzeń, kiedy ta warstwa żywicy na przykład nie jest aż taka
gruba albo kiedy występuje jakaś wstępna już nawet korozja, będzie idealnym rozwiązaniem użycie właśnie takiej gumki. One występują w różnych granulacjach, możemy nimi sobie właśnie to ostrze wyprowadzić nawet do takiego fajnego poleru, ale przede wszystkim usuwają właśnie takie nawarstwienia, idealnie sprawdzają się do oczyszczania stali, ale również do innych materiałów. No ja używam ich przede wszystkim właśnie do narzędzi ogrodniczych, czy też takich zalepionych siekier, tego typu narzędzi. W warsztacie, jak już będziemy ostrzyć, na pewno będziemy również pracować z różnego rodzaju osełkami. Jeżeli używamy osełek takich, które są syntetyczne i które są wodne, to tutaj zastosowanie znajdą takie kamyszki o nazwie Nagura. To są małe kamienie, one często są dostarczane nawet z samą osełką. Do czego służą? No one mają tak naprawdę podstawowe zastosowanie, kiedy chcemy wytworzyć większą ilość szlamu. Wstępnie oczyścić powierzchnię kamienia, przygotować ją, odkryć te nowe kolejne warstwy z materiału ściernym i właśnie zwiększyć ilość tego materiału, tego szlamu, który będzie nam ułatwiał ostrzenie i będzie czynił je bardziej efektywne. Te kamienie występują również w różnych granulacjach, dostosowuje się je do granulacji tego głównego naszego kamienia. Następnym przedmiotem, który warto w każdym warsztacie mieć, to jest taki przyrząd do pomiaru fazy. Kiedy ostrzymy, no na początku, na końcu tak naprawdę musimy kontrolować ten nasz kąt i robi się to właśnie za pomocą takiego przyrządu, gdzie mamy tutaj takie nacięcia i wsuwamy w to nacięcie nasze ostrze i sprawdzamy jaka faza na tym ostrzu występuje. Tu jest pomiędzy, no mniej więcej 27 stopni. Taka gwiazdka, bądź też chociażby taki przyrząd, który dostarcza wraz ze swoją maszyną firma Tormek. Tutaj też możemy to sprawdzić w podobny sposób. Też jesteśmy w stanie na tym właśnie odczytać kąt, jaki posiada nasze ostrze. Co jeszcze będzie potrzebne? No jeżeli kamienie wodne, to Nagura, ale jeżeli kamienie olejowe, no to bezwzględnie jakiś olej do ostrzenia. I tutaj możemy wybierać spośród różnych. Niektóre są no jakby bardziej zalecane do kamieni typu Arkansas, inne są bardziej uniwersalne. Niektóre, tak jak Balistol, mają wręcz nawet możliwość kontaktu z żywnością, więc też warto na to zwrócić uwagę. To można u nas łatwo w sklepie sprawdzić, ale ważne jest, że jeżeli mamy kamień do ostrzenia olejowego, żebyśmy nie używali przypadkowego oleju, tak? Bo ten olej nie będzie miał odpowiedniej konsystencji, może nam zniszczyć kamień i tak naprawdę uczynić całe ostrzenie nieefektywne. Przyda się już jeszcze coś tak banalnego jak ołówek do tego, aby naszą osełkę przed regeneracją naznaczyć i później kontrolować ten proces. Już to pokazywałam wcześniej. Przyda się niekiedy marker. Niektórzy bardzo lubią zaznaczać sobie fazę tym markerem. Wtedy, kiedy zaczynają ostrzyć, szczególnie kiedy się uczą, taka faza w ten sposób zaznaczona będzie nam też jakby podpowiadała, czy pod odpowiednim kątem przeprowadzamy ostrzenie, szczególnie jeśli robimy to z ręki. Wtedy, jeżeli będzie się ten marker ścierał równomiernie, będzie to dowód na to, że powtarzamy kąt. Kuwety. Wszelkiego rodzaju kuwetki, one będą doskonałe do regeneracji kamieni, będą przydatne do moczenia tych kamieni, w przypadku oczywiście kamieni wodnych, a oprócz kuwetek również taka mata. To jest bardzo fajne rozwiązanie, to jest mata firmy Tormek z taką rynienką, gumowa, antypoślizgowa i tutaj też jakby ograniczamy ilość jakby zabrudzeń, które nam gdzieś poza matę się wydostają, chronimy nasz stół, tak więc taka mata to też jest fajne rozwiązanie, żeby nie chlapać na wszystkie strony tymi szczególnie właśnie kamieniami wodnymi. Ale jeśli nie mamy kamieni, które wymagają dużej ilości wody, przyda się spryskiwacz na pewno, ponieważ na przykład osełki diamentowe wymagają tylko niewielkiej ilości wody, nie musimy ich moczyć, nie musimy ich regenerować, ale spryskiwacz na pewno będzie niezbędny, żeby nanieść jakąś niewielką ilość wody na nie, a później taka szczoteczka nylonowa, żeby je po prostu oczyścić.
No jeżeli nie mamy wody bieżącej, to tak naprawdę nawet konewka będzie przydatna w naszym warsztacie, no bo jakąś tą wodę musimy donieść. I co jeszcze? I na sam koniec, no niezliczone ilości ściereczek, ręczników papierowych. To będzie schodziło w dużych ilościach, szczególnie w przypadku tych kamieni wodnych, ale również pozostałych. Na sam koniec jeszcze chciałam zaznaczyć, że jeżeli już będziemy te wszystkie narzędzia ostrzyć, ja o tym szerzej powiem w filmie na temat polerowania, ale nie każdy dotrze do etapu polerowania, dlatego wspomnę również teraz. Warto mieć również taką ściereczkę nasączoną olejem, specjalnym olejem do konserwacji stali, tak żeby po każdym ostrzeniu, już na samym końcu, przetrzeć to nasze narzędzie, właśnie aby zabezpieczyć przed korozją ostrze, więc taka ściereczka właśnie gdzieś już nasączona wstępnie z olejem też jest doskonałym rozwiązaniem. A już na sam koniec chciałabym Wam pokazać takie dwa przykładowe stanowiska do ostrzenia. Ja już o tym wcześniej wspominałam kilka razy, że warto często ostrzyć narzędzia, dlatego warto przygotować specjalne stanowisko, miejsce, na którym będziecie mogli się ze swoimi akcesoriami, osełkami rozłożyć. Tutaj mamy przykładowe stanowisko z kamieniami wodnymi. 2-3 kamienie to jest takie minimum. Do tego jakieś akcesoria do regeneracji, w tym przypadku płyta diamentowa, no i jakaś kuweta do moczenia tych kamieni, do regeneracji tych kamieni. Na pewno to jest to minimum, które musicie wygospodarować na te osełki. W przypadku osełek diamentowych tego miejsca już możemy mieć zdecydowanie mniej, ponieważ te kamienie tak nie brudzą, nie wymagają regeneracji, nie musimy ich moczyć, wystarczy spryskiwacz i trochę wody, którą naniesiemy przed ostrzeniem, a później jakby umycie tego, to też spryskanie, oczyszczenie szczoteczką, więc jakiś mały pojemnik na to, żeby móc tą wodę w tej niewielkiej ilości po prostu zgarnąć. Tak wygląda sprawa z kamieniami, osełkami diamentowymi, ale i w jednym, i w drugim przypadku na pewno jakiś pojemnik ze ściereczką, olejem, żeby zakonserwować za każdym razem ostrze naszych narzędzi. Mam nadzieję, że z tego filmu wynieśliście również sporo informacji. Zapraszam Was na kolejny odcinek, 4 już, ostatni z serii Ostrzenie narzędzi ręcznych. W nim powiem o już takim zupełnie ostatecznym etapie dbałości o nasze ostrza, czyli o polerowaniu. Czyli jeśli interesuje Was ostrość samurajskiego miecza, zapraszam Was na kolejny odcinek pod tytułem Polerowanie, akcesoria do polerowania narzędzi ręcznych.